Drugie spotkanie w tej grupie odbyło się w Sarajewie. Bośnia Hercegowina podejmowała Rumunię. Angel Jordanesco był bardzo zły na swoją drużynę za występ z Grecją. Przegrany towarzysko 0-1. Tam powołał piłkarzy z klubów krajowych. Na eliminację już wszyscy z klubów zagranicznych w komplecie. I już w 8 minucie 20-letni Christian Ciwu, piłkarz Ajaxu, strzela bramkę na 1-0. Zaledwie 2 minuty później kolejny atak Rumunów i przejmuje piłkę w polu karnym Dorinel Munteanu, piłkarz Wolfsburga, który rozgrywał już swój 108 mecz w reprezentacji Rumunii. Już na samym początku meczu nie zostawia wątpliwości, kto w tym meczu jest lepszy. Rumunów zabrakło na Mistrzostwach Świata, przeżyli bardzo to, że nie udało im się do finału zakwalifikować. No, a efektownie rozpoczęli eliminację do Euro, bo jeszcze w 28 minucie meczu Lionel Ganea, napastnik Stuttgartu, w swoim 30 występie trafia do bramki po raz 15. Bardzo dobra średnia Ganei. Rumunii efektownie zwyciężają Bośnię i Hercegowinę na wyjeździe 3-0.